Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i dzisiaj Wam pokażę nowy zestaw LEGO z 2021 roku. Jak widzicie, tak on wygląda w różnych scenariuszach. Mamy tutaj wersję kwitnącą, wcześniej widzieliśmy wersję zieloną i na koniec mamy moją własną wersję, która jest zimowa i ją możecie zrobić oczywiście tylko i wyłącznie z wszystkich rzeczy, które są w pudełku. Ale może bardziej o zestawie. Zestaw nazywa się Botanical Collection, to jest nowa seria z LEGO. Jest kreator ekspert, głównie aktualnie, i to jest Bonsai Tree. Zestaw jest od 18 roku życia, co ciekawe, i mogę powiedzieć faktycznie, że się z tym zgodzę. Nie chodzi nawet tutaj o techniki budowania, chociaż są ciekawe i nie dla wszystkich mogą być od razu pojęte. Natomiast chodzi bardziej o czasochłonność i monotonność składania wszystkich liści, czy to jest żab różowych, właśnie w wersji tam kwitnącej drzewa, to faktycznie może być bardzo męczące. I sądzę, że jakbym miał mniej lat, to bym mógł nie być aż tak cierpliwy, chociaż ja akurat bym zawsze cierpliwy. Numer tego zestawu to jest 10281 lub 10281, jak to woli. Jest tutaj 878 klocków i jest parę zapasowych, które widać na sam koniec. Tu wam pokazuję pnącza. Mamy dwa pnącza, które się faktycznie ciągną do okładu całego naszego drzewa i one są osobno z instrukcją zapakowane. Jako właśnie ekstra tutaj części. Instrukcja jest bardzo ładnie wykonana. Widzę, że to jest taka jakaś właśnie ekstra część, ale o instrukcji jeszcze na koniec pokazałem tutaj parę bajerów. Na początku instrukcji mogę powiedzieć tylko, że jest to, czego nie pokazałem, to jest coś, tutaj przesłanie od właśnie naszej osoby, która wymyśliła bonsai drzewo właśnie w LEGO i tam parę słów od niego. Podobno części zielone i te białe liście, które są później w zestawie, jak i brązowe, tutaj też jakieś małe części, są faktycznie z roślin. To znaczy, że to jest plastik pochodzenia roślinnego. To jest na pewno coś ciekawego. I dostajemy w pakiecie ten klocek, który możemy odczepiać właśnie Brick Separator, jak oni to ładnie nazwali. Możemy odczepiać sobie wszystkie różne klocki. Jest on bardzo ciekawy, kiedyś go nie dorzucali, teraz go dorzucałem prawie z każdymi zestawami LEGO. Natomiast co jest ważne, to jest to, że jest on koloru taki jasny, niebieski. On na pewno ma jakąś swoją nazwę, tylko ja nie jestem kobietą, nie widzę wszystkiego. Tu widzicie, jak trzeba wsypać już faktycznie żwirek. Jest dokładnie w instrukcji napisane, że trzeba wsypać żwirek. I co ciekawe, w instrukcji są napisy oczywiście po angielsku. Wszystko jest po angielsku w instrukcji, nic tutaj nie ma żadnego języka polskiego. Jest oczywiście link do instrukcji online, jak ktoś nie lubi papierowych, no ale szanujmy się. Póki możemy korzystać z papieru, to korzystajmy z niego. I jeszcze z bajerów jest to, że tak jak mówiłem, są napisy po angielsku przy różnych częściach podczas budowy, faktycznie w instrukcji, że na przykład ten klocek został pierwszy raz, jest w tym kolorze, że ten klocek normalnie jest używany na przykład jako część, jako zupełnie inne części, to jest normalnie koło i inne takie rzeczy. To jest ładnie opisane w instrukcji, coś czego wcześniej nie miałem okazji. Nasze drzewko jest w wysokości 18 cm i szerokości 20. Z czego od razu tutaj mówię, to jest z postawieniem tego na stoliczku, który jest w pakiecie, tym drewnianym, takim brązowym. Natomiast bez niego, no oczywiście jest trochę niższe, no i też mniej szerokie. Jak dla mnie te bonsai drzewo bardzo mi się spodobało. Od razu wiedziałem, że będę chciał je kupić jeszcze w grudniu, jak już się pojawiło. No i jak tylko się nadarzyła jakaś okazja, żeby je zdobyć, to oczywiście zdobyliśmy. Akurat mi się udało łatwo i tanio kupić to o 30 zł taniej niż cena aktualna. To nie jest oczywiście lokowanie produktu. Jeżeli ktoś byłby ciekawy za tą cenę, żeby kupić, że tak w tej premierze, to napiszcie w komentarzach, to wam dam link. No i co jest z bajerów tutaj bardzo ciekawych, to jest to na pewno, że jest faktycznie żwirek, możemy ustawić sobie liście jak chcemy, jest to wielosezonowe drzewko, bo możemy sobie zmienić liście na zielone lub te różowe i na białe spokojnie też możemy zmienić. I nasza faktycznie już ta część tej doniczki jest postawiona na kołach, czyli na gumowych oponkach, dzięki czemu możemy spokojnie to postawić na jakichś polerowanych częściach czy coś i nie podusujemy tego. Ja sobie jeszcze szczerze do stolika przyczepiłem swoje własne opony, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Tak wygląda instrukcja, tu widzicie jeszcze inne pomysły, już nie z klocków, tutaj możecie zbudować z tego zestawu, ale inne pozycje, jakie możecie sobie zrobić. U mnie w pokoju siedzi to obok komputera w miejscu, gdzie brakowało właśnie jakiegoś kwiatku,
a ponieważ nie muszę go podlewać, a stoi na sprzęcie grającym, no to czyni to idealnym rozwiązaniem. Wygląda przepięknie, tak jak widzieliście na początku, i od razu wiedziałem, że trzeba było je tutaj po prostu kupić, przegarnąć. No i pasuje idealnie, bym powiedział, do mojego pokoju akurat. Brakuje tylko wersji na jesień. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale, kliknijcie subskrybuj ten dźwięk dzwoneczek, jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I już niedługo zajawi się kolejny odcinek z tej serii, czyli Botanical Trees, gdzie pokażę wam bukiet kwiatów, który też się pojawił w tym roku. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!